Dzień dobry Państwu. Moim i Państwa gościem jest pani Aleksandra Buchta z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Dzień dobry. Dzień dobry. Olu, na co dzień pracujesz w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, ale również amatorsko grasz w siatkówkę i to właśnie ta dziedzina sportu będzie tematem naszej rozmowy, ponieważ w najbliższą niedzielę będzie okazja, żeby pomóc Wiktorii Gałeckiej, dziewczynce, która zmaga się z dosyć poważną chorobą. Jakbyś mogła nam opowiedzieć o tym właśnie, co to jest za akcja, która organizowana jest w najbliższą niedzielę na Stegu Arenie i dlaczego warto przyjść? Tak, a więc 2 kwietnia w Stegu Arenie odbędzie się amatorski turniej charytatywny, którego celem jest zbiórka środków finansowych na rzecz leczenia Wiktorii Gałeckiej z Opola. Wiktoria ma 12 lat, choruje na niskorosłość, ma niespełna 90 cm wzrostu. Jest dziewczynką niezwykle samodzielną, bo stara się robić wszystko sama, natomiast z uwagi na to, że tak mocno absorbuje swój organizm, jej stawy biodrowe wymagają pilnych operacji. Koszt tych operacji to ponad 1 000 000 zł. W znacznym stopniu przekroczył możliwości finansowe jej rodziny i praktycznie od grudnia zaczęła się zbiórka finansowa. Udało się rodzinie zebrać pierwsze 500 tysięcy. Teraz w sobotę odbyła się pierwsza operacja, także Wiktoria już jedną nogę, można powiedzieć, ma prawie naprawioną. Czekają teraz dosyć długa, mozolna i bolesna rehabilitacja. Natomiast musimy zebrać jeszcze kolejne 500 tysięcy, żeby móc uratować jej drugie biodro. Turniej tak naprawdę dostał dosyć szerokiej skali, ponieważ weźmie w nim udział aż 12 drużyn praktycznie z całej Polski. Będzie to siatkówka damska i męska, więc wszystkich, którzy lubią siatkówkę, serdecznie zapraszam, bo będzie naprawdę świetne widowisko. Można powiedzieć, że już macie doświadczenie, ponieważ to nie jest pierwsza edycja, kiedy coś takiego organizujecie. Tak, no ja tak naprawdę już od najmłodszych lat gram w siatkówkę i często byłam tylko uczestniczką takich turniejów i już wtedy sprawiało mi to ogromną radość. Natomiast rok temu w lutym poznałam, będąc w pracy, dziecko, które także wymagało potężnych pieniędzy na ratowanie swojego zdrowia. I właśnie z moimi przyjaciółkami w szatni powstał pomysł, ażeby zorganizować turniej charytatywny. I pamiętam, jak dziś powiedziałyśmy sobie, zbierzmy cokolwiek, będzie to ogromny sukces. Już wtedy włączyłam ludzi z mojej pracy, bo jak sama nazwa wskazuje, pracuję w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, więc ludzie tam pracujący mają ogromne serca i chęć pomocy. Wtedy też poznałam Gosię Jarosz Basztabin, która no bez niej po prostu niczego by nie było, bo tak się razem zgrałyśmy, że efekt tego był naprawdę imponujący. Odbył się pierwszy turniej w Chrząstowicach, później we wrześniu zeszłego roku pojechałyśmy do Wołczyna grać dla Antoniego Dziaczuka, który wymaga najdroższego leku świata, bo choruje niestety na SMA. No i teraz pojawiło się kolejne dziecko, które potrzebuje po prostu wsparcia i fajne jest to, że już przy takich organizacjach gdzieś tam wcześniej los tak chciał, że drogi się połączyły i mogę też pomagać Wiktorii. No właśnie, w jaki sposób będziecie pomagać? W jaki sposób pomagać będą te drużyny? Bo warto wspomnieć, że podczas tego turnieju rozgrywki w piłce siatkowej będą mieć drużyny właśnie amatorskie. Ale w jaki sposób one na przykład przyczyniły się do tego, żeby pomóc Wiktorii? Samą grą, czy co jeszcze zrobiły? Samą grą oczywiście też, bo jest to dla nich duży wysiłek, a dla wszystkich kibiców widowisko. Natomiast każda drużyna, żeby móc wziąć udział w turnieju, dokonała opłaty wpisowej. Opłata była w pełni przekazywana już na rzecz leczenia Wiktorii, bo była to wpłata w wysokości 250 zł od drużyny, przekazana na konto Się Pomaga, bezpośrednio na konto Wiktorii. A druga sprawa jest też taka, że no, drużyn było tak wiele i gdybym naprawdę miała do dyspozycji jeszcze jedną z tego arenę, tak sobie marzę, to gralibyśmy dosłownie chyba kilka dni, bo całe środowisko siatkarskie jest takie, że jeśli pojawia się chore dziecko, któremu trzeba pomóc, to wszyscy bez zastanowienia są chętni. Tak, dokładnie. To jest naprawdę bardzo piękne to, co mówisz. I w szczególności jest to bardzo duże wydarzenie rodzinne, jakby nie patrzeć, bo oprócz tego turnieju piłki siatkowej również będzie wiele atrakcji dla rodzin, które przy okazji też wspomogą, też dołożą swoją cegiełkę do tego, żeby pomóc.
Tak, oczywiście. Mamy animacje dla najmłodszych, będzie malowanie twarzy, warsztaty zrobienia bransoletek, przeróżne animacje dla dzieci, także nasi najmłodsi nie będą się nudzili w trakcie tego turnieju. Dodatkowo mamy jeszcze fotobudkę, kiermasz, sprzedaż słodkości, małą ofertę gastronomiczną. Tutaj dzięki Gastrofazie i Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi udało nam się pozyskać możliwość sprzedaży ciepłych posiłków. No i chyba takim punktem kulminacyjnym każdego turnieju są licytacje. I tutaj muszę wspomnieć o tym, że skala osób, które chciały nas wesprzeć i też rodzaju tego wsparcia, no przynajmniej moje oczekiwania przerosła, ponieważ mamy bardzo wielu darczyńców. Nie jestem w stanie ich wszystkich wymienić. Odeślę tutaj wszystkich widzów do wydarzenia na Facebooku i do oficjalnego plakatu, ponieważ tam jest większość logotypów. Sam prezydent miasta, ponieważ całe wydarzenie jest pod honorowym patronatem prezydenta miasta, przekazał na licytację rower, który ma no, dosyć wysoką wartość, który także będziemy licytować i tak jak już wspomniałam, cały dochód idzie na konto Wiktorii. O jakich kwotach my tutaj mówimy? Wczoraj sprawdzałam zbiórkę i na koncie zbiórki jest bodajże nieco ponad 620 tysięcy, także jak widać do kwoty miliona jeszcze troszeczkę nam brakuje. Nie jesteśmy w stanie powiedzieć, ile uda nam się zebrać. Oczywiście gdzieś tam patrzymy w te wysokie, wysokie kwoty i jesteśmy pełni nadziei, że nam się uda. Bardzo dużo osób dołożyło wszelkich starań, ażeby ta impreza się udała i żeby efekt tej imprezy był liczony w jak największej liczbie zer. Dokładnie. Sama też wspomniałaś, że macie tylu darczyńców, że aż trudno jest wymienić, że pewnie to trwałoby godzinami, ale takie duże wsparcie, jakby nie patrzeć, otrzymałaś ze strony właśnie, myślę, że też właśnie Miejskiego Ośrodka Pomocy, Centrum Seniora, Rady Seniora, którzy również pojawią się na wydarzeniu. Oczywiście, będą wolontariusze z Centrum Seniora. No, moja instytucja także mocno wsparła to wydarzenie, dodatkowo połączyliśmy siły i udało nam się zawiązać współpracę z MOSiR-em, bez którego tak naprawdę nie pozyskalibyśmy jednego z bardziej prestiżowych obiektów na terenie województwa opolskiego. Dodatkowo całe miasto też chętnie włączyło się do współpracy. Jest to niesamowite, że udało mi się połączyć moją pracę z pasją i dzięki temu, że pracuję w takim, a nie innym miejscu i po prostu amatorsko gram w siatkówkę, mogę komuś pomagać, więc nie ma nic wspanialszego. A dodatkowo jeszcze poznaję masę ludzi, którzy chcą się włączyć i to też jest taki pozytywny efekt uboczny tego wszystkiego. No to chyba siatkówka to jest taka, w jakiś sposób łączy, można byłoby powiedzieć, takie akcje charytatywne, społeczne, rodzinne, no bo przecież Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej niedawno wspólnie z dziewczynami z Unii Opole reklamował pieczę zastępczą. Tak, to fajnie, że to zauważyłeś, bo ja też tak uważam już od wielu lat, że nie ma piękniejszego sportu, oczywiście nie ujmując innym dyscyplinom niż siatkówka. No, też jestem ogromnie wdzięczna, że Unii Opole pochyliło się nad problemem rodzicielstwa zastępczego, bo faktycznie jest to też temat bardzo istotny i bardzo potrzebny, nie tylko w Opolu, ale też i w całej Polsce i głęboko wierzę w to, że efekt będzie jak najbardziej pozytywny. Co weekend ma miejsce wiele różnych wydarzeń sportowych, a to wydarzenie jest szczególnie wyjątkowe, ponieważ nie tylko to jest czas na to, żeby spędzić go z rodziną, z najbliższymi, ale to również czas, w którym możemy pomóc, realnie pomóc osobie, która na co dzień nie może normalnie funkcjonować. Także, szanowni państwo, zapraszamy w niedzielę na Stegu Arenę już od godziny 9:00, o 12:00 oficjalne rozpoczęcie wydarzenia, podczas którego nie tylko będzie okazja do tego, żeby zagrać w piłkę siatkową, ale również, żeby realnie pomóc moim i Państwa gościem. Przypominamy, jest Aleksandra Buchta z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Dziękuję Ci bardzo. Dzięki.